Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ten odcinek chciałbym poświęcić naszym psiakom, które już, no niestety, odeszły. Wypełniały nasze życie po brzegi. No jest jak jest, życie, wiadomo. Natomiast moim zdaniem będziemy żyć wiecznie i te nasze pieski, zwierzątka mają swoje malutkie duszyczki i w jakiś sposób ta energia transformuje i prędzej czy później i tak się spotkamy w takiej czy innej formie. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Podróż przez życie, przez jakiś tam ułamek życia tutaj na ziemi z naszymi psiakami. I fajne jest to, że wszystkie nasze psiaczki dożyły spokojnej starości i no i bardzo je kochaliśmy i kochamy ciągle. Są to na pewno ciężkie chwile,
jak te nasze psiaczki muszą gdzieś tam się z nami pożegnać, ale wiadomo, że musimy żyć dalej, cieszyć się życiem, więc mam jeszcze krótki filmik, jak robiliśmy razem bałwana. Młody też wybrał się z nami na krótki spacer. Jeśli jesteście zainteresowani, to popatrzcie. Jak się robiło bałwana? Zawsze jak był odwilż, bo się najlepiej wtedy lepiej śnie. Ja znajdę kamienie. Nazwijmy go Ola. Ola, no mówimy Ola. A my nie potrzebujemy już więcej kilkokolwiek. Ja chowam to tam, bo jest tego dużo. No tu idzie, słychać jak dyszy. Znalazłaś klika? Nie. Jej! Ale to była pogoda. Mamie się chyba spodobał kij. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Taki. No dobra. No i to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Życie przemija i to właśnie gdzieś tam ten filmik wydaje mi się fajnie przedstawia, że lata lecą. Moim zdaniem ważnym jest cieszyć się po prostu z tego, co się ma. Być wdzięcznym przede wszystkim, codziennie rano wstać i przypomnieć sobie, co mamy, bo tak naprawdę wyobraźcie sobie, na świecie są ludzie, którzy po prostu cieszą się, że mają po prostu ciepłą wodę w kranie. Także wydaje mi się, że każdy ma coś, za co może być wdzięczny i z czego się może cieszyć. I nad tym na pewno warto pracować, bo to też nie jest tak, że przychodzi w ciągu minuty, sekundy, godziny. Nad tym trzeba pracować z dnia na dzień. Także tego Wam życzę. I życzę Wam również dużo zdrowia, miłości, szczęścia i do następnego razu. Hej!